Opanuj poziom A2, lekcja 25. Dzisiaj powiemy sobie, jak powiedzieć po niemiecku jeden z, na przykład Duna jest jedną z najdłuższych rzek Europy, czy też ona jest jedną z najszybszych uczennic i tak dalej. Aby powiedzieć właśnie sobie zdanie z tym zwrotem jeden z, musimy dokładnie zapoznać się z naszą tabelką. Czyli ponownie widzimy, że wracamy do naszych przypadków. Mamy nominativ, genitiv, dativ i akkusativ oraz nasze trzy rodzaje, męski, żeński i nijaki. Widzimy, że nasze rodzajniki nieokreślone różnią się troszeczkę od tych standardowych w naszej tabelce, ale różnica jest tylko w nominatywie w rodzaju męskim i nijakim, czyli zamiast ein mamy eino i zamiast ein mamy eins oraz w akkusatywie w rodzaju nijakim, czyli znowu zamiast ein mamy eins. Reszta zaś pozostaje bez zmian. Po tych rodzajnikach nieokreślonych widzimy, mamy wszędzie rodzajnik określony der. Skąd on się bierze? Gdy mówimy zdanie z jeden z, to używamy po tych zaimkach naszych nieokreślonych występuje dopełniacz liczby mnogiej i stąd właśnie jest to der, bo ona jest jedną z najlepszych uczennic, czyli mamy liczbę mnogą właśnie w dopełniaczu, w genitywie i stąd też zawsze po tych rodzajnikach nieokreślonych będzie rodzajnik der. Wyjaśnijmy sobie to lepiej na przykładzie. Mamy zdanie, Erika jest jedną z najlepszych uczennic. Najpierw musimy sobie zadać pytanie, Erika jest kto co, prawda? Czyli jesteśmy w nominatywie, w mianowniku. Teraz musimy stwierdzić, mamy rzeczownik uczennic. Ten rzeczownik jest w liczbie mnogiej, ale musimy stwierdzić, jakiego rodzaju jest ten rzeczownik w liczbie pojedynczej, czyli uczennica. Wiemy, że to jest rodzaj żeński, czyli wiemy, że mamy nominativ, rodzaj żeński, czyli będzie Erika ist eine der. Teraz stopień najwyższy przymiotnika, czyli besten i rzeczownik w liczbie mnogiej Schülerinnen. Czyli musimy stwierdzić, w jakim jesteśmy przypadku i jakiego rodzaju jest rzeczownik, który występuje w naszym zdaniu w liczbie mnogiej, ale musimy stwierdzić sobie w liczbie pojedynczej, jakiego on jest rodzaju. Mamy kolejny przykład. Policjant wypytuje jednego ze świadków. I znowu, najpierw zadajemy sobie pytanie, by stwierdzić, w którym przypadku jesteśmy. Policjant wypytuje, kogo co wypytuje. Jesteśmy w akkusatywie, w bierniku. Teraz mamy świadków w liczbie mnogiej. Musimy stwierdzić, jakiego rodzaju jest świadek w liczbie pojedynczej. To jest rodzaj męski, więc wiemy, że będzie der Polizist befragt i jednego z to będzie einen der Zeugen. I jeszcze jeden przykład. Mieszkam w jednej z najładniejszych dzielnic Krakowa. Czyli zadajemy pytanie, gdzie mieszkam? Na pytanie, gdzie odpowiada celownik, czyli dativ, a teraz musimy stwierdzić dzielnica, jakiego jest rodzaju. Dzielnica jest rodzaju nijakiego, więc wiemy, że będzie ich wohne in einem der schönsten Stadtviertel Krakaus. Czyli zadajemy pytanie, by stwierdzić, w którym jesteśmy przypadku, a następnie stwierdzamy, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik i to wszystko, by odnaleźć się w tej tabelce i aby poprawnie budować zdania z jeden z. Sprawdźcie, czy na pewno to wszystko jest zrozumiałe i przetłumaczcie poniższe zdania. Wrocław jest jednym z największych miast Polski. Ta marka cieszy się jedną z najlepszych opinii. On jest jednym z szefów tej firmy. Swoje tłumaczenia koniecznie piszcie pod tym filmikiem. Chętnie sprawdzę i ewentualnie poprawię, jeżeli pojawią się jakiekolwiek błędy.